Siódemka Witalij Melniczuk, ósemka Arkadiusz Kot, dziewiątka Paweł Myśliwiecki. To oni stworzą dzisiaj piękne widowisko, widowisko godne derbów bialsko-podlaskiego okręgu. Michał Krukowski, Tomasz Andrzejuk, Jakub Syryjczyk, Marcin Kruczyk, Przemysław Skrodziuk. Apeluję o sportowy doping, o doping dla swoich drużyn, dla obu grup kibiców, tak aby Biała Podlaska nie była wiochą. W 33 minucie prowadzenie dla Orląt Pomrek zdobył strzał głową Adrian Zarzecki. Oczywiście tak strzeliłem bramkę, ale myślę, że zasługa całej drużyny. Tak, nie spuściliśmy głowy po straconej bramce, potrafiliśmy odrobić. No, szkoda trochę, że znowu jeden punkt, bo moim zdaniem z przebiegu meczu byliśmy drużyną przeważającą znowu, tak jak tydzień temu, tak jak wcześniej na meczu z Wiślanami u siebie. No niestety, no, ale kolejny remis, ale myślę, że pokazujemy charakter, że potrafimy się kolejny raz podnieść, przegrywając 1-0, tak jak tydzień temu przegrywaliśmy 2-1, potrafiliśmy odrobić, więc to cieszy na pewno. Szkoda jednak, że to nie były 3 punkty. Tak. A czego brakuje, że odrabiacie sytuację, a tu trzeba jeszcze za ciosy? Myślę, że brakuje nam trochę skuteczności na pewno, bo te sytuacje są, tak jak widać. Tak? W pierwszej połowie mieliśmy sytuację, w drugiej połowie mieliśmy sytuację. No, myślę, że brakuje takiej skuteczności, że takiego piłkarskiego szczęścia, ale mam nadzieję, że kiedyś nam to odda i jak ruszymy, to już nas nikt nie zatrzyma. Mała,
kto był na meczu, to widział dzisiaj naprawdę. Ja na początek to chciałem pogratulować chłopakom, bo tak grającego zespołu zawsze się spodziewam. Z taką pasją, z takim zaangażowaniem, z taką wiarą w siebie. Szkoda tych niewykorzystanych sytuacji, szczególnie w pierwszej połowie, bo mogliśmy ten mecz otworzyć. Pozytywem jest to, że mimo z tej straconej bramki w takiej sytuacji, można powiedzieć przewidywanej przez nas, no podnieśliśmy się, staliśmy się zespołem jeszcze bardziej niż w pierwszej połówce, no i to się chwali, no duże słowa uznania dla chłopców dzisiaj, za dzisiejsze spotkanie. Spodziewaliśmy się na pewno trudnego meczu. Wiedzieliśmy, że Podlasie to jest młoda drużyna, która no na pewno na mecz z Orlętami Radzyń się zmobilizuje. Rzeczywiście tak było. Zresztą ta liga pokazuje, że tutaj nie ma meczy i nic się nie dostaje za darmo. Uważam, że zagraliśmy przyzwoitą pierwszą połowę, w drugiej połowie za bardzo cofnęliśmy się do defensywy, to się nam zemściło. No ja jednak mówię, punkt przywieziony z każdego wyjazdu to jest jakaś tam zdobycz cenna. Chciałem pogratulować swojej drużynie, że jak się nie da wygrać, to trzeba zremisować i to dzisiaj zrealizowaliśmy.